Ponad 100 osób, pasjonatów historii, wzięło udział w wielkiej rekonstrukcji historycznej w Bakałażewie. Wydarzenie przypomniało epizody związane z ciężkimi i krwawymi walkami oddziałów armii niemieckiej i rosyjskiej, które miały miejsce jesienią 1914 roku na Suwalszczyźnie. To przedsięwzięcie organizowane jest w ramach projektu unijnego przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach oraz Suwalską Grupę Rekonstrukcji Historycznej Garnizon. Elżbieta Sienkiewicz. Dziś Bakałażewo cofnęło się do czasów sprzed ponad 100 lat. Jesienią 1914 roku w lasach Puszczy Augustowskiej starły się tu wojska niemieckie i rosyjskie. Walki były niezwykle zacięte i krwawe. Walki trwały ponad miesiąc. Ogromne straty poniosły obie strony. Poległo ponad 30 tysięcy żołnierzy. Starcia wojsk niemieckich i rosyjskich na tych terenach przeszły do historii jako Operacja Augustowska 1914. To, co dzisiaj prezentowaliśmy, to w zasadzie pierwsze dni pierwszej wojny, czyli to praktycznie sierpień, okolice pierwszej połowy sierpnia, czyli to, co się działo przy granicy. Wydarzenia z czasów Wielkiej Wojny zostały odtworzone z niezwykłą starannością. Przygotowania trwały kilka miesięcy. Tak naprawdę projekt jest realizowany od wiosny, ponieważ ten projekt ma kilka niezależnych, a w zasadzie wiążących się ze sobą części. Te najważniejsze to były w ostatnim tygodniu. Budowaliśmy scenografię w czwartek, kiedy lało. Zdarzało się tylko, że mocniej lało. W inscenizacji wzięło udział blisko 120 rekonstruktorów, nie tylko z Polski. Mamy gości z Litwy, gości z Białorusi, z Rosji, także no, mamy tych grup, że tak powiem, rekonstrukcja światowa. Scenariuszem i organizacją wydarzenia zajęła się Suwalska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Garnizon. Dzisiejsze widowisko to nie pierwszy ich sukces. Poprzednia rekonstrukcja dotycząca tematu obławy augustowskiej zwyciężyła w plebiscycie Muzeum Historii Polski na wydarzenie historyczne 2015 roku. Dzisiejsza rekonstrukcja w Bakałażewie to nie koniec żywej lekcji historii. Jutro akcja przedstawienia przeniesie się do Wspódy. Jest to bardzo istotne. No w ogóle przede wszystkim pobudza to patriotyzm lokalny, świadomość własnej historii, historii dla tego terenu. W latach 1914-1915 przez Suwalszczyznę dwukrotnie przetoczył się front rosyjsko-niemiecki. Do dziś na Suwalszczyźnie pozostały ponad stuletnie ślady pobojowisk i znaczone krzyżami wojenne cmentarze. Elżbieta Sienkiewicz, Obiektyw.